Nie ma szybkich napraw ani zabiegów, które gwarantują, że twoje włosy odrosną jutro. Włosy rosną średnio o 1,5 cm miesięcznie i tylko pod warunkiem, że zapewnisz im wszystko, czego potrzebują. Na porost włosów wpływają ogólny stan zdrowia, styl życia i czynniki genetyczne. A jeśli ostatniego z nich nie możemy zmienić, to pierwsze dwa są w naszych rękach. Jak zapewnić wzrost włosów o 1-2 cm miesięcznie? Obejrzyj ten film, a dowiesz się wszystkiego. Wypróbuj te 7 nie tak zwyczajnych, a może nawet dziwnych sposobów, a twoje włosy będą wyraźnie rosły i wyglądały zdrowo. Użyj olejków eterycznych. Olej z pestek winogron to doskonały składnik stymulujący wzrost włosów. Wystarczy delikatnie masować skórę głowy kilkoma kroplami tego olejku. Stymuluje mieszki włosowe. Ciekawą propozycją jest również olejek kokosowy, który nie tylko przyspiesza wzrost, ale także dodaje włosom piękna, blasku i zdrowia. Raz w tygodniu masuj skórę głowy kilkoma kroplami ciepłego oleju kokosowego. Ale uważaj, bo ten olejek może wywołać podrażnienia. Metoda inwersji. Wiele osób uważa, że ta metoda, którą można nazwać do góry nogami, pomaga we wzroście włosów. Uważa się, że taka pozycja ciała kilka razy dziennie pobudza krążenie krwi, co pomaga mieszkom włosowym w osiągnięciu pełnego potencjału. Używaj pigułek antykoncepcyjnych, ale nie tak, jak sobie wyobrażasz. Chociaż ta technika nie została jeszcze udowodniona naukowo, wiele kobiet ją stosuje. Tabletki nie należy połykać, ale nakładać bezpośrednio na włosy. Wystarczy zmielić 4 lub 5 tabletek antykoncepcyjnych i wymieszać je z szamponem, którego regularnie używasz. Ten sposób sprawia, że włosy rosną szybciej i są grubsze. Ogol włosy na krawędziach. Wielu vlogerów zajmujących się urodą uważa, że ta metoda, choć czasochłonna, jest ostatecznie bardzo skuteczna. Pomaga stworzyć zdrowsze środowisko do regeneracji włosów, co skutkuje dłuższymi i mocniejszymi włosami niż kiedykolwiek wcześniej. Masuj skórę głowy. Możesz spróbować zrobić to sama lub poprosić partnera lub nawet stylistę o masowanie skóry głowy. Wystarczy kilka kropli olejku eterycznego lub oliwy z oliwek, jeśli to jedyna opcja, którą masz pod ręką. Nałóż olej na opuszki palców, a następnie wmasuj go w skórę głowy przez kilka minut przed wzięciem prysznica. Możesz nawet użyć olejku do ciała dla niemowląt. Ta technika jest korzystna, ponieważ masaż olejkami nawilża skórę głowy i stymuluje wzrost włosów. Spłucz włosy wywarem ziołowym. Rośliny takie jak rozmaryn, pokrzywa, łopian, skrzyp polny, rumianek i szałwia stymulują wzrost włosów. Rozmaryn jest zwykle idealny na porost włosów, ponieważ stymuluje mieszki włosowe. Przygotuj wywar z roślin, dodając je do gorącej wody na 10-20 minut. Następnie odceć i użyj naparu, ciepłego, nie gorącego, do końcowego spłukania po umyciu szamponem i przed nałożeniem odżywki. Ten napar nie tylko wspomaga wzrost włosów, ale nadaje im połysk, czyniąc bardziej miękkimi i łatwiejszymi w stylizacji. Jedz te potrawy. Włosy są bogate w białko, żelazo, cynk, kwasy tłuszczowe omega-3 i witaminę B12. Gdy w organizmie brakuje minerałów lub innych niezbędnych składników, włosy stają się matowe i cienkie. Aby uniknąć poważnego wypadania włosów, jedz tłuste ryby, takie jak łosoś, i dodaj do menu więcej jajek, awokado, zielonych warzyw, orzechów, nasion i fasoli. Odżywiają włosy i nadają im połysk. Co robisz, aby włosy rosły szybciej? Napisz w komentarzach.